Witaj! Chłopcy, zrób na troszku miejsca przy kominku. Hej, hej, dzisiaj dalsza część Czarnej Góry, wyzwania klasowe Łowca i Mag, jeszcze nie robione. Zobaczymy, co tam się kryje. Reksar kontra ponury opoj! Witamy w karczmie pod ponurym opojem! Niech rozpoczną się łowy! Zostawmy sobie jedną karciochę, coś poszukajmy mniejszego może. Jest pajączek. Ciekawe jaki to jest dek. Co oni tu powkładali? Umieść na polu bitwy. Okej. Zobaczymy, czy będzie uczciwe umieszczanie. Aha, super. Karta 5 many versus karta 1 many. Zobaczymy, czy ma taką mechanikę, że najpierw bije to, co jest na stole. No teraz trochę bardziej sprawiedliwe. 5 za 4. Wystawiamy kobrę i lejemy. Najprawdopodobniej mechanika jest taka, że będzie czyścił po stół. No, zgadza się, więc nie ma co się przejmować jego wynalazkami. Teraz jest tylko problem. Zabijemy tego i jedziemy sobie dalej. I kogo wystawi? 5 many za 5 many, wreszcie jakaś uczciwość. Dobra, nie ma tragedii. Tresera. Plus 2, trochę mało. Ich trzeba by wykończyć, bo będę się tu zaraz rozmnażać. Będzie problem. Tego nie planowałem. Następny. Dobra, zróbmy tak. I zróbmy tak. Pozbądźmy się tych ponurych klientów. Dobra, bardzo uczciwe. Pająk. A jest. Uczciwość tego losowania jest co najmniej dziwna. Za to my sobie wystawimy coś takiego. Damy mu hita i czyścimy tamty. Ale wydaje się być to wyzwanie chyba raczej proste, o ile nas tu nic nie zaskoczy. Masz przerąbane! Falango! Naprzód! Ticho! Elitarny taureński czempion! No, zaczyna bić po twarzy. Nie jest to dobre. Dalej 4 punkty obrażeń, dobierz karty. No okej. 12. No to nie ma co się zastanawiać przecież. Okej. To wygląda bardzo prosto. Karta dla Huntera. I zobaczymy, jak wygląda Mag. Kontra! Arena czarnorytnych! Ktoś odważył się podjąć wyzwanie! Ciekawe. Niestabilne portale. Wymienię. Zobaczymy, czy przyjdą nowe, czy nie. Będziemy mieli większe info. A czy szły te same. Czyli raczej same niestabilne portale będą w tym deku. Taka zabawa w kopiowanie. Dziś czeka was wyborne przedstawienie! Legendarni bohaterowie z Azeroth kontra jakiś awanturnik! Obystrzegli mnie przodkowie! Mistrz spinningu Nat Pagel właśnie wyprawy na ryby! Boskie te opisy. Też musiał nieźle czasu poświęcić na to. Co tym razem? Ochejdziarz. Zrobimy tak. O litości! A tego kto wpuścił na arenę? Publiczność się niecierpliwi! Ha, ha, ha! Też bym dał radę! No okej, to podziękujemy panu za melkę. I kopiujemy. Pokaż, co potrafi. Portal przywołań otwarty. Mam w wielgach nas pluwa. Mam w wielgach nas pluwa. No i zobaczymy, co dalej. Też raczej tu się nic nie należy co spodziewać. Strasznego. Wystawiamy, co mamy. Zabijemy sobie pajączka. Bestia. No dobra. I w pysk! Koniec jest! Przechodzę? No dobra, i po wyzwaniu. Minut, zrobię sobie jeszcze raz Maga, żeby zobaczyć, co teraz polosuje. Bo trochę za krótko, a na heroiki dopiero następnym razem. Bo będziemy się w nie bawić klasycznie, czyli nie zaglądamy nigdzie, jak to wygląda. Łoimy i na żywca budujemy tak, żeby było weselej. Panie i panowie krasnoludy! Dziś czeka was... Pobawimy się mapką trochę. Co tu dają fajnego? Za tego awanturnika to dostaniesz w pierdziel znowu. Uj! Witajmy aplauzem kościotrupa w spódnicy! Maga krwi Talnosa! Mełko, mełko, poprosimy mełko. Mełko gromidło potrzebujemy. Gotowe. A teraz bananowy monarcha we własnej osobie. Król Mukla. Bananowy monarcha. Okej. Niech będzie bananowy monarcha. Nie szczypiemy się, bo na co można było mu dać banana, a co damy mu? W wykonaniu najmilszego z pandarenów, wiedziciela Cho! Niech prowadzi cię. Publiczność się niecierpliwi! Ha, ha, ha! Bym dał radę! Oj. I teraz jest problem, bo jak porzucę sobie niestabilne portale, dwa lub mniejszym. O! To był błąd. Trzeba było najpierw Siropowera zabić tanka i ten by sobie z tym poradził. A teraz mamy pewnego rodzaju problem, że dostanie jeden niestabilny portal. Ale na razie się tym nie przejmujemy. Janem spróbujemy zabić tanka. Ale zatem też dostaliśmy wesoło. Dobra. Koniec zabawy. Nie możemy sobie na takie rzeczy pozwalać. Klasa, proszę o uwagę! Napij się ze mną! Wróćmy. Co tam? Cofnij przyjazną do stronnika na rękę. Nie ma nikogo, nie będziemy cofać. A możemy sobie Janka cofnąć. Nie jest to potrzebne na razie. Przyda się, bo jakby teraz. Dlaczego nie chcę mełko rzucić tym razem? Cześć Sylwana. No jak widać jest losowość. Teraz nie ma melka. To jest problem. Gotowy do nauki. Gotowy do nauki. Gotowy do nauki. Chłopie, nie szalej. To sobie zostawiłem może. 18, 6, 10, 14. Mało. Zróbmy tak. Zaczynamy wykład. Nie będzie karcioszek. Więcej. A Sylwana, no. Ten 11-poziomowy gnoll był chodzącą legendą! Przywitajmy Wyżera! Byśmy dał radę! Zaczyna się robić ciężej, więc spróbujmy tutaj przeczyścić trochę sytuację. Okej. Aha. W sumie nie ma się nad czym zastanawiać, bo można było to bezstresowo zakończyć. Okej, no zdaje się, że czy melko wypadnie, czy nie wypadnie, to wygląda to dość rozrywkowo i dość prosto. Następnym razem czekają nas jeszcze heroiki na zamknięcie tego skrzydła. Są jeszcze nie tknięte. Nie spróbowane nawet. Będziemy je próbować na żywo. Nie będziemy udawać, że wymyślamy genialne rozwiązania i deki w 5 sekund, nie wiedząc w ogóle co przeciwnik robi. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, hej.